tak? Adzia? Hej, żeby porówno było, sprawiedliwie. Po jednym. Dodaj to. Dzień dobry, kochani. Witam się z wami serdecznie. Znowu nie było nas tutaj długo, długo. No i dzisiejszy filmik to będzie tylko szybka pogadanka, żeby wam trochę zaktualizować, co się u nas dzieje. A dzieje się bardzo dużo, dlatego też nie mam ani czasu, ani weny, ani okazji do tego, żeby cokolwiek wam więcej nagrać. No ale to zaraz wam opowiem. Najpierw intro. Jesteśmy w Polsce już miesiąc i to był tak intensywny czas, że ja naprawdę nie wiem, kiedy to zleciało. Jest z nami już Monikowy tato, więc jest troszeczkę lżej, troszeczkę łatwiej, ale mimo wszystko brakuje nam czasu nawet na spotkania ze znajomymi, z najbliższymi. Wiadomo, że teraz są trochę inne priorytety, ale mimo wszystko, no, jak sami możecie się domyśleć, no, nagrywanie na YouTube jest akurat w drabince potrzeb naprawdę na no, ostatnim miejscu. Dzięki wizytom u osteopaty, fizjoterapeuty, a także dzięki temu, że wdrożyliśmy leczenie na alergię dla małej, jest naprawdę dużo, dużo lepiej w porównaniu do tego, co było. Mała przede wszystkim pięknie zaczęła jeść. Zaczęła też lepiej nam troszeczkę spać w nocy, ale niestety wciąż w ciągu dnia drzemki, jest to dramat i wiąże się to na pewno z tym, że wciąż chyba nie wyeliminowałam jeszcze wszystkich alergenów, które ją uczulają, a tak jak wam wspominałam w poprzednim filmie, mała jest dość silnym alergikiem i jeszcze nie do końca doszliśmy, co może ją jeszcze uczulać. Druga sprawa jest taka, że zaczął się temat ząbkowania i to też wiadomo, że dziecko troszeczkę bardziej rozdrażnia i szczególnie dla takich wysokowrażliwców, jakim jest Mańka, jest to trudne. A dla nas przy okazji, tak jak wam wspominałam, no my jesteśmy tutaj jakby trochę mniej ważni, ale jesteśmy wciąż ważni i dlatego postanowiliśmy skonsultować się z doradczynią od snu, ponieważ ja wiem, milion osób mi mówi, że niektóre dzieci po prostu śpią mniej, a ja jako mama wiem, że Mańce to mniej nie wystarcza i ona po prostu jest przemęczona, ona po prostu nie śpi tyle, ile powinna, bo coś jej przeszkadza. Dlatego mimo, że wciąż uważam, że Mańka nie jest typowym high need baby, ona po prostu jest wysokowrażliwym dzieckiem, które bardzo szybko nam się przebodźcowuje, wciąż nie pokazuje jasno, że jest zmęczona, dlatego jeszcze bardziej zaczynamy przestrzegać planu dnia i tego, żeby drzemki były na czas, tego, żeby jedzenie było na czas, tego, żeby wszystko wyglądało według pewnego schematu. Może po prostu to jest właśnie mój charakter i temperament pod względem tego planowania, pod względem tego, że musi być wszystko pod linijkę, więc no, co tutaj dużo oczekiwać od dziecka, skoro ja jestem taka sama. Zawsze się śmieję, jak ktoś się pyta, jaka jest Mańka, że ma charakter i upartość po tacie, a temperament po mamie, więc mamy po prostu mieszankę wybuchową. Więc no, nasz pobyt w Polsce głównie teraz jest podporządkowany pod drzemki Mańki i nie możemy nigdzie na dłużej wyskoczyć, bo młoda, jeśli śpi, ma spać dłużej troszeczkę niż to 20 minut, no to musi być w łóżeczku, musi być w sypialni, muszą być odpowiednie warunki, odpowiedni schemat usypiania i wtedy faktycznie potrafi przespać się troszeczkę dłużej. Jeśli tutaj padną hasła pójdź z dzieckiem na spacer czy w aucie, dziecko nasze w aucie, a nie na spacerze nie śpi, a jeśli śpi, to jest to właśnie 20 minut, także tutaj to na pewno u nas nie poskutkuje. Ale o czym ja chciałam wam tutaj powiedzieć, a właściwie to przestrzec. O ile udało nam się w dużej mierze naprawić
temat fizjoterapeutyczny, czyli tego wzmożonego napięcia mięśniowego, poblokowanych tutaj niektórych partii ciała. O ile udało nam się wyćwiczyć mięśnie brzuszka, Mańka naprawdę rozwija się w ekspresowym tempie i czasami nie nadążamy już za tym, jak ona szybko uczy się różnych rzeczy. O ile zbadaliśmy już, na co ma alergię, co u takiego małego dziecka było trudne, ale już w badaniach z krwi wyszło, że jest uczulona między innymi na białko mleka, na białko jajka, na kurczaka, banana, marchewkę. Tak, to co udało nam się już między innymi wybadać z krwi, ale dodatkowo jeszcze mamy już z obserwacji wyciągnięte wnioski, że jest to również pomidor, że jest to również gorczyca, także no tych obserwacji, te obserwacje dalej trwają i jest tego dość dużo. I to udało nam się już opanować. Ja trzymam dietę, ja podaję jej leki, ja z nią ćwiczę. No i to udało się ogarnąć. Ale za radą gastrologa dziecięcego zbadaliśmy również małej kupę. No i oznaczyliśmy między innymi poziom przeciwciał na Helicobacter. Helicobacter to jest taka bakteria, która stacjonuje w układzie pokarmowym i między innymi może powodować nieleczona w późniejszym czasie wrzody żołądka i inne atrakcje układu pokarmowego. A u takich małych dzieci jest rzadkością. U tak małych dzieci jest rzadkością. Występuje, ale bardzo rzadko u takich maluchów. No i właśnie u Mani wyszły pozytywne te testy na Helicobacter. Lekarze póki co rozkładają ręce, musimy badania rozszerzyć. Przede wszystkim musimy wszyscy się przebadać w rodzinie, bo najczęściej oczywiście dziecko zaraża się od rodziców, od mamy, od taty, ale nie tylko. Dziecko również może się zarazić od każdej osoby, która przychodzi w gości i całuje dziecko po rączkach, ponieważ zakażenie jest również możliwe w drodze ślina-ślina. Czyli moi drodzy, każda osoba, która przyszła i pocałowała moje dziecko w rączki, a moje dziecko, jak to 5-miesięczny maluch, pcha do buzi łapki na okrągło, mogła zarazić się od każdego. Także moi drodzy, przestrzegam Was tutaj wszystkich i mam nadzieję, że każda osoba, która ogląda ten film, też będzie pamiętać, idąc w gości do małego dziecka, nie całujcie dzieci po rękach. Dzieci pakują w tym wieku do buzi wszystko, a głównie ręce. I ja zwracałam uwagę wszystkim, ale niestety nie dało się uchronić małej przed zakażeniem. Bardziej myślałam o wirusach, które teraz w tym sezonie grypowym są mocno rozhulane. Nie sądziłam, że to będzie bakteria. Na ten moment nasze wyniki są ujemne. Czekamy na jeszcze kolejne oznaczenia immunologiczne u nas tego helikobakteru. Także zobaczymy, jeśli wyjdą u nas ujemne, to znaczy, że mała zaraziła się od kogoś, kto przyszedł w gości i za plecami moimi po tych rączkach ją całował. No słabo, słabo to wygląda i no chciałam tutaj po prostu nagrać Wam ten film i przestrzec Was i uczulić na to, że no można w jakiś sposób inny okazać entuzjazm ze spotkania z takim maleństwem. Całowanie po rękach jest po prostu słabe i to jest tak ogromne zagrożenie dla takiego malucha, że możecie zafundować niby przez taką błahą sprawę dzieciakowi wielotygodniowe leczenie. Mam nadzieję, że u nas się to nie potwierdzi i ten helikobakter się nie zagnieździ na dłużej i ominie nas leczenie. Jest zagrożenie gastroskopią w znieczuleniu ogólnym, jest zagrożenie leczenia szpitalnego. Także tyle ode mnie dzisiaj. Żegnam się z Wami i biegnę, bo jest godzina usypiania, a ja wyskoczyłam tylko na chwileczkę do sklepu, więc do zobaczenia w następnym filmie.
lekarze też na nią wpływają, że zrzucili.